wtedy trzeba opowiedzieć historyjkę o precyzyjnych szczytach, których dotknięcie nic nie boli. I nie zostawia śladu. Wtedy się uspokaja. Nie na długo. Wróćmy do Włodzimierza Wysockiego. Piękna ballada o pięknym tytule Miejski romans. Miejski romans. Zacznie pewnie Bogdan. Tak. Na dwóch typów natknąłem się w mieście i poczuli na sobie mój cios. Za to wylądowałem w areszcie. Tam poznałem ją, przeżyłem szok. Na policji to tam robi, pewnie paszport odebrać to ma. To ta piękna szlachet na infeli. Ja po wyjściu odnajdę cel już tam. Tam na jakiś czas domy śledziłem, jak zagadać się ulicy łotę. Na odwagę tak straszne wypiłem. Później najpierw odrwałem ją. Yeah.
jedynej w ten dzień. Też dawno nie gościu. Musimy sobie przypominać, tym bardziej, że zespół się starzeje się zespół. Coraz bardziej, co widać po niektórych, Bogdan musi czasami usiąść na przykład, ponieważ długo stać już nie może. Wojtek już siedzi cały czas, tak. Maderę piliśmy i rum. Że przedstawię muzyków, którzy tworzą zespół Projekt Wolodia. Zaczniemy może od tego najstarszego, bo nie wiadomo, czy doczeka następnego utworu, czy nie trzeba będzie go znieść ze sceny, bo tam butla trenowa już w garderobie czeka na niego. Instrumenty perkusyjne, akordeon oraz wiele instrumentów, których dzisiaj nie mógł niestety pokazać, nie mógł nam pokazać to, co potrafi Bogdan, multiinstrumentalista, właśnie Bogdan Winczak. Wiecznie niestrojący instrument, czyli banjo, strojąca gitara flamenco bez pudła, ukulele, Robert Gawron.
kręgosłup zespołu, czyli bębny, perkusja, gary, Wojtek Malko. Bardzo, bardzo skromny człowiek i spokojny, ale gra na szalonej gitarze elektrycznej w sposób szalony. Oczywiście Marek Popów, zwany Stingiem. Służył w Talinie, przy Stalinie, a teraz przy Balonie. Naprawdę kona mi jak cholera żal. Służył w Talinie, przy Stalinie, a teraz przy Balonie. Naprawdę kona mi jak cholera żal. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie za to, że przybyliście. Zapraszamy pana Marka, bo nas wydania. Wydania nas. Tak. Dzięki wielkie. Powiem wam tak, wygania mi z przyjemnością, bo wiem, że jeszcze tu dzisiaj wrócą. Projekt Wolonia. Janusz Kasprowicz. Ten człowiek wymyślił wszystko w 2007 roku, znalazł sojuszników i dzięki niemu my tutaj wszyscy jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Drodzy mili kochani, czekacie na? Dobrze, będzie bis, będzie wielki finał, dobrze. Cieszę się bardzo. Za chwilę Orkiestra Świętego Mikołaja. I muszę wam powiedzieć, że niezwykłą trudność mam, żeby ich zapowiedzieć, bo przecież uczestnicy dziesiątek festiwali, laureaci tych festiwali grali tysiące koncertów. I jak powiem, że to jedna z najbardziej znanych i uznanych grup folkowych, to natychmiast ktoś może pomyśleć, aha, to taki folklor dla turystów. Nic bardziej błędnego, to oni odnajdują nieprawdopodobne instrumenty, grają na tych instrumentach w sposób wirtuozowski. Bardzo często dzięki nim te instrumenty jeszcze istnieją na tym Bożym świecie. To oni czerpią pełnymi garściami z tego, co Amerykanie zwykli nazywać roots, czyli korzenie, z korzeni muzyki. Nie będę wam głowy zawracał opowiadaniem o Orkiestrze Świętego Mikołaja, bo przecież ich należy słuchać. Przygotowują się do koncertu. Ja w takim razie mogę was zachęcić do odwiedzin tutaj w takim mini stoisku, jeżeli chcecie sobie sprawić pamiątkę w postaci płyty. O tym już mówiłem, to jeszcze jest szansa zakupienia takich przepięknych koszulek. Możecie oddać głos. Mam nadzieję, bardzo mi świeci w oczy, ale chyba są młodzi ludzie, którzy zbierają głosy. Aktywny Dolny Śląsk i jeśli zbierzecie wiele głosów, to będą narciarskie trasy biegowe dla wszystkich. Od starszych do młodych. Spróbujcie, jeżeli macie chwilę czasu, oddać ten głos i pomóc tym, którzy chcą takie trasy narciarskie, biegowe właśnie tutaj budować. No i oczywiście nie odchodźcie, czekamy na Orkiestrę Świętego Mikołaja, a później finał.
potem wyszło mi na wózku, od ja nie dwa uszło. Potem jak od ja na pomu, i mnie zaraszło, i tu mój kurczę, i tu mnie rola. Jeśli chcesz, to